W trosce o środowisko naturalne wyposażyliśmy nowy Clio w układ Stop and Start. Zmniejsza on zużycie paliwa i emisję gazów cieplarnianych poprzez przełączanie silnika w stan czuwania przy każdej możliwej okazji. Oczywiście elementy wyposażenia pojazdu, takie jak radio czy system GPS, działają cały czas po przełączeniu Clio do trybu gotowości. Podzespoły mechaniczne i elektryczne samochodu przystosowano do współpracy z układem Stop and Start. Jeżeli zatrzymasz samochód np. na czerwonym świetle albo w korku, silnik automatycznie przejdzie do trybu czuwania. Na tablicy wskaźników zapali się lampka ostrzegawcza z literą A, informująca o zmianie trybu pracy silnika. W pojazdach wyposażonych w mechaniczną skrzynię biegów silnik przełączy się w tryb gotowości po przestawieniu dźwigni biegów w położenie neutralne oraz zwolnieniu pedału sprzęgła. Jeżeli lampka ostrzegawcza A miga, a na tablicy wskaźników widać komunikat „załącz położenie neutralne” lub podobny, oznacza to, że dźwignia biegów nie jest w pozycji neutralnej, a pedał sprzęgła zwolniony. Aby znów ruszyć, naciśnij po prostu pedał sprzęgła. Silnik automatycznie się uruchomi. W pojazdach z automatyczną skrzynią biegów silnik przełączy się w tryb czuwania po przestawieniu dźwigni zmiany biegów w położenie D lub N oraz mocnym wciśnięciu pedału hamulca. Jeżeli lampka ostrzegawcza A miga, a na tablicy wskaźników widać komunikat „wciśnij pedał hamulca”, oznacza to, że zbyt słabo naciśnięto pedał hamulca. Po opuszczeniu hamulca silnik automatycznie się uruchomi. Jeżeli pojazd jest wyposażony w funkcję Auto Hold, możesz zwolnić hamulec, a silnik i tak pozostanie w trybie gotowości. Wyjście z tego trybu nastąpi po wciśnięciu pedału przyspieszenia. Ze względów bezpieczeństwa oraz dla wygody użytkownika, w pewnych warunkach silnik nie przełącza się do trybu czuwania. Typowe sytuacje to np. wykonywanie manewru, zbyt niska lub zbyt wysoka temperatura silnika, za słabo naładowany akumulator lub zbyt mocne nachylenie terenu. Na tablicy wskaźników zapali się lampka ostrzegawcza z przekreśloną literą A, informując o niemożności przełączenia silnika w tryb czuwania. W jeszcze innych sytuacjach, np. przy aktywnym stanie czuwania podczas oczekiwania na czerwonym świetle, może dojść do samoczynnego uruchomienia silnika w celu uruchomienia klimatyzacji, podładowania akumulatora itd. Zależnie od celu włączenia silnika, świeceniu lampki ostrzegawczej z przekreśloną literą A może towarzyszyć komunikat: optymalizacja naładowania akumulatora, priorytet komfortu termicznego, silnik ma załączyć klimatyzację, priorytet działania silnika, silnik ma wykonać różne inne zadania. W celu wyłączenia funkcji naciśnij ten przycisk. Na tablicy wskaźników zostanie wyświetlony komunikat „system stop and start wyłączony” oraz zapali się lampka ostrzegawcza. Ponowne naciśnięcie przycisku powoduje wznowienie działania systemu. Po zakończeniu jazdy pamiętaj o ręcznym wyłączeniu samochodu. Jeżeli tego nie zrobisz, samochód automatycznie się uruchomi po otwarciu drzwi albo odpięciu pasa bezpieczeństwa kierowcy. Na koniec pamiętaj, że po każdym uruchomieniu pojazdu układ Stop and Start włączy się automatycznie. Życzymy szerokiej drogi w nowym Renault Clio.